Hej kochani, dziś pokażę wam kilka nowości z marki Jebani, którą możecie już tutaj znać od jakiegoś czasu, pokazuję na YouTubie, myślę, że już dwa dobre lata pokazuję tą markę. Dziś pokażę wam kilka nowości, bo dawno nic nie miałam z tej marki i przyszło mi dosyć duże zamówienie, także wam pokażę co mam. Pierwsza rzecz, którą mam na sobie, to jest koszulka antisocial, taka z planetą. Jestem antisocial. Słuchajcie, rzecz, w której się totalnie zakochałam, to jest ta kurtka. Pokazywałam wam już na Instagramie i to jest po prostu nie dość, że cudowna kurtka, śliczny w ogóle kolor. To w ogóle ekstra nadruk. Zobaczcie, tak wygląda w całości. I napisane jest "Don't follow me, I'm lost too". To jest coś dla mnie. Nie śledź mnie, jestem też zagubiona. W sensie "Don't follow me on Instagram" i tak dalej. Kurtka zrobiona w Polsce. Wszędzie ma takie fajne metki. Jebani. Wypuścili też shorty, natomiast shorty są tylko i tak samo kurtka chyba SM, ja mam kurtkę M-kę i shorty też są SM, także w shorty na pewno nie wejdę, ale kurtka jest naprawdę ekstra. I powiem wam, że odkąd ją mam, to noszę ją codziennie, bo jest po prostu śliczna, nie dość, ten napis, krój i kolor. Genialna kurtka, naprawdę, także odsyłam was do stronki, wszystkie linki macie na dole, świetna jakość. Jeżeli chodzi o stronę polską, to powiem wam, że ceny są lepsze niż jak na przykład jesteście za granicą i oglądacie stronę w dolarach, to bardziej opłaca się kupować przez złotówkami, bo wychodzi trochę taniej, także to są moje dwie nowości, kurtka i bluzka, którą mam na sobie. Mam tu jeszcze jedną fajną koszulkę, koszulka jest z napisem "Coffee makes me awesome". Zwykły biały t-shirt, taki. Koszulek jest oczywiście o wiele więcej, chciałam w ogóle koszulkę kaktusową, ale już na stronie nie było, była wyprzedana. Dlatego zamówiłam sobie bluzę, kiedyś miałam bardzo podobną. Jest to bluza w takie palemki, jak mam na przykład z tyłu. Taka. Cienka dosyć bluza, ale bardzo, bardzo przyjemna, milutka, właśnie w kwiaty, w palmy, ale była też w kaktusy, jak kogoś interesuje. I to jest bluza M-ka, ale dosyć duża, na L-kę też spokojnie wejdzie taka. Nie jest to bluza obcisła. Bardzo fajna jakość, mięciuteńka, ale tak jak mówiłam, cienka. Naprawdę fajna. Uważam, że biała bluza zawsze dobrze wygląda, tak samo jak biała koszulka. To są shorty. Wypuścili też właśnie shorty ze swoim takim flagowym wzorem. Czyli z psem, z buldożkiem. I to są takie szorciki dresowe ze sznurkiem, fajne. Na lato, ale też po domu. Tutaj też mam M-kę. Wszędzie są te fajne metki, "You look great today". Super jakość, naprawdę, świetne spodenki. Wiem też, że chyba są w drugim wzorze, a kurtkę jeansową dostaniecie też właśnie z psem. Jeżeli was interesuje, jeżeli jesteście maniaczkami tych buldożków i tego typu małych piesków, to znajdziecie też kurtkę z psem. I teraz jeśli chodzi o akcesoria. Nie zamawiałam sobie żadnego case'a, bo po pierwsze mamy case'y w naszym sklepie, a po drugie mam od męża, dostałam od męża taki case, który ma dodatkową baterię. Bardzo wam polecam, od razu wam mówię, że to jest coś wspaniałego. Jeżeli też macie problem w iPhone 6, że bateria wam nie trzyma długo, a niestety one mają słabe baterie i trzymała u mnie niecały dzień już teraz, to ta dodatkowa bateria, która jest tutaj nakładana jakby na nasz telefon i ładowane są razem, daje telefonowi jakby drugie życie, macie drugi dzień dodatkowo naładowany, czego nigdy nie miałam z moim telefonem. Nie jest to tania rzecz, dostaniecie to w Apple, ale warto kupić. Wiem, że szóstki plus mają już o wiele lepszą baterię niż szóstki, natomiast posiadacze szóstek znają ból, jest słabo. Zauważyliście już pewnie naklejki, które tu mam, są to naklejki takie wypukłe. Naklejki amerykańskie, dziewczyny wysyłają w takich pakietach. Mamy całą kartkę z naklejkami amerykańskimi, związanymi z Kalifornią, z Nowym Jorkiem. Tu mamy Iwo, która rysowała te właśnie naklejki. I są śliczne. I obkleiłam nimi nie tylko mój telefon, ale też mój komputer. Mój mąż mówi, że nadal jestem dzieckiem, ale to prawda. O, i teraz dobrze widać. Widzicie, jak fajnie to wygląda? Obklejam sobie tu "Internet Princess, Leave Me Alone" i starbunia. A na telefonie wygląda to tak. Oczywiście każdy może sobie przykleić jak tylko chce. To jeżeli chodzi o naklejki, mam też takie naklejki, taki zestaw. W ogóle naklejki to mają bombowe, naprawdę niepowtarzalne wzory. Tu mamy cały zestaw różnych kolorowych, fajnych naklejek. Ja ostatnio używam je do listu. Wiem, co jeszcze pójdzie na mój komputer. Naprawdę piękne, piękne naklejki. I dostajemy w przesyłce "A Letter from the Universe", jebani. Uuu, i tu jeszcze dostałam naklejki na telefon. Widzicie, takie malutkie. Kartka pełna. Słoneczka od Iwony. Pozdrawiam bardzo Iwony. Pozdrawiam was dziewczyny. I dostałam jeszcze tu naklejki i ich snapa. Mają bardzo popularnego snapa, gdzie pokazują wam różne nowości oraz w jakich miastach się pojawiają na różnych targach. Jebani Store, jak wpiszecie.
mają bardzo fajnego Snapchata. Także polecam serdecznie dziewczyny. I mam tu jeszcze jedną nowość, którą już widziałam jakiś czas temu w sklepie stacjonarnym, gdzieś w Warszawie. Jest to zapach jebani Queen. Już Wam pokazuję, jak wyglądają perfumy. Napisany skład: vanilla latte, opaska ze świeżych białych kwiatów, mandarynkowa lemoniada i pineapple sunset, czyli ananasowy zachód słońca. Spray and make today famous. Fajna. I butelka wygląda tak. Queen. Już Wam opiszę zapach, przynajmniej jak mi się kojarzy. I jest to zapach, który kojarzę. Jest tu jakaś nuta zapachowa, którą kojarzę. Darek mówi, że to mu się kojarzy z ulubionymi perfumami jego mamy, czyli mojej teściowej. Ale mi się jeszcze jakoś inaczej kojarzy. Ciężko mi określić tą nutę. Nie czuję bardzo dużo kwiatów. Ciężko mi opisać te perfumy, naprawdę. A mi się kojarzą natomiast z jakimś kosmetykiem. Takim bardziej do mycia niż... Nie, z kosmetykiem do włosów mi się kojarzą. Nie wiem, ciężko mi określić ten zapach, ale jest bardzo przyjemny i słodki. Także jebani mają też perfumy. Oczywiście na stronie znajdziecie mnóstwo przecudownych case'ów, takich wypukłych, ale to już musicie sobie wejść i pooglądać. Jak mówiłam, ja mam case'a już takiego i jednak stawiam na baterię niż na fajny wygląd. Fajny wygląd mam dzięki naklejkom. Kochani, to taki szybki haul, jeżeli chodzi o jebani. Dajcie mi znać, czy lubicie tę markę, czy macie jakieś rzeczy z tej marki. Ja uwielbiam ich rzeczy i już dawno nie miałam, myślę, że ponad rok nie miałam już nic od jebani, także stwierdziłam, że sobie coś pozamawiam. Oczywiście pozdrawiam dziewczyny, które są niesamowicie zdolne i robią piękne rzeczy i trzymam za Was cały czas kciuki. No i to tyle. Zostawcie kciuki do góry, napiszcie mi, co Wam się najbardziej podobało i widzimy się niedługo. Pa, pa!